kochani, więc dzisiaj przychodzę do Was z haulem z Primarka i pokażę Wam jeszcze dwa kosmetyki, które kupiłam w ten sam dzień. Nie będzie w tym filmiku wszystkich rzeczy, które kupiłam od ostatniego haulu, bo bym musiała za dużo tych rzeczy szykować i ten filmik byłby za długi, więc pomyślałam, że po prostu zrobię filmik z ostatnich zakupów. I tak mam na sobie kolczyki koninczynki, bo dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Zacznę od paletki, którą kupiłam w aptece, nie w Primarku. Jest to paletka z I Love Makeup, nazywa się Heart Chocolate. Były do wyboru przeróżne rodzaje z różnymi cieniami. Akurat ja wybrałam tą brązową, która najbardziej mi po prostu przypasowała, jeżeli chodzi o wszystkie kolory cieni. Ja dzisiaj już ją użyłam, także już była otwierana. Teraz wygląda mega apetycznie. I naprawdę wszystkie cienie pachną jak czekolada. Jak widać, paletka ma tutaj taki pędzelek, ale to jest ten pędzelek z tymi gąbeczkami, także ja go rzadko używam. Podoba mi się bardzo to, że właśnie te jasne cienie są większe, bo ja je najczęściej używam i najczęściej mi się one kończą. W tej samej aptece kupiłam Baked Bronzer z Revolution. Pokażę Wam teraz, jak on pięknie świeci. Więc teraz przejdę do wszystkich rzeczy, które kupiłam w Primarku. Zacznę może od koszulki, którą mam akurat na sobie. Jest to zwykły t-shirt z napisami czarny, który kosztował tylko 3 euro, jak większość koszulek właśnie w Primarku. Następnie kosmetyczka. Ja ogólnie mam już kosmetyczek naprawdę bardzo dużo. Uwielbiam kupować kosmetyczki. W Primarku akurat mają zawsze bardzo dużo ładnych. Jak widać, ona akurat tutaj kosztowała 4 euro, ale była przeceniona na 2. Także jest naprawdę przepiękna. Kupiłam buffers i pilniczki właśnie do paznokci. One akurat kosztują po euro 50, także naprawdę bardzo mało. Kupiłam sobie zestaw ogólnie ostatnio do paznokci akrylowych, także chciałabym sobie poćwiczyć, popróbować, więc pilniczków nigdy za mało. Następnie kaktusik. Kaktusik kosztował 3,50, taki malutki. Chcę sobie zacząć ładnie dekorować pokój, po prostu inaczej niż zawsze miałam, więc powoli będę po prostu kupować sobie różne takie pierdołki. Najgorsze jest to, że zawsze w Primarku wszystko mi się podoba, więc muszę najpierw sobie zrobić taki plan, co będę potrzebować, co będę chciała kupić, gdzie to położę, tak żeby po prostu nie kupować rzeczy, których nawet nie będę mieć na półkach. Następnie Carmex, który jest właśnie w takim malutkim pojemniczku. Zwykły balsam do ust. Carmex ogólnie najbardziej mi zawsze na suche usta pomaga. Miałam wcześniej takiego w tubce, ale on jakoś tak niewygodnie się go aplikowało, więc po prostu kupiłam ten. Przy kasie sobie też wzięłam odświeżacz do ust za 1 euro. Taki zeszycik. Ja ogólnie często, bardzo często zapisuję sobie, co mam zrobić w dany dzień, bo po prostu zawsze zapominam połowę z tych rzeczy albo po prostu mi się odechciewa. A tak jak mam wszystko na liście, to wiem, co mam kiedy zrobić i po prostu sobie skreślam, jak już to jest zrobione. Albo na przykład jak jadę gdzieś, to sobie zapisuję, co muszę wziąć, żeby później no nie żałować, że czegoś nie zabrałam. Także ja uwielbiam takie listy sobie robić i kupiłam sobie za euro 50 taki notesik z długopisem. I może to przyczepić też na lodówkę, bo jest na magnes. Następnie długopis taki w sobie fluffy. Taki sobie włochaty długopis. Też kupiłam za euro 50. Ogólnie zawsze lubię kupować takie pierdoły, a potem się dziwię, gdzie są moje pieniądze. Bo na tyle, jeżeli chodzi o takie pierdoły. Tutaj mam stanik. Stanik, który akurat był na przecenie. On wcześniej kosztował, już wam powiem... on wcześniej kosztował 9 euro. A ja go kupiłam za 3. Także on wygląda tak... Tutaj ma taki paseczek, jest prześliczny, więc wygląda on tak. Dlatego są też majtki, które kosztowały 2 euro. Także mam taki komplecik za 5, który kosztowałby mnie ponad 14 euro. Więc super. Następnie leginsy. Leginsy kupiłam sobie za 3,50 zwykłe, czarne. Jak widać, leginsów nigdy za mało. Następnie bluza, którą kupiłam akurat Marcinowi, nie sobie, która akurat też była na przecenie. Nie wiem nawet, ile kosztowała wcześniej. 12 euro. Ja ją kupiłam za 7. Wygląda ona tak, zwykła, czarna, z napisami. Także spoko. To było na tyle, jeżeli chodzi o Primark. Myślałam, że dłużej będę pokazywać to wszystko, jakoś mi wyszło, także mogę Wam przy okazji pokazać tylko na szybko rzeczy, które kupiłam właśnie na beauty show, który był w Dublinie. Ogólnie tam były same praktycznie kosmetyki, jakieś nowe produkty, nowe kremy, nawet łóżka do opalania, po prostu taki Irish beauty show to się nazywa. I kupiłam sobie właśnie tamte rzeczy do akrylowych paznokci.
I od razu sobie kupiłam na egzaminy takie pierdoły, na przykład miseczka do manikir. Kupiłam to za 2,50, takie zwykłe coś. I ogólnie w akrylowych paznokciach podoba mi się to, że nie potrzebujemy lampy. Więc ja sobie kupiłam właśnie ten cały puder. Kupiłam sobie zwykły chyba biały, tak aby po prostu łatwiej było mi się uczyć. I to kosztowało chyba 12 euro, jak się nie mylę, ale ceny nie ma. Za 13 euro też był ten płyn. Tak samo pędzelki kosztowały od 20 euro takie lepsze. Nawet 70 euro taki pędzelek może kosztować. Ja kupiłam za 11, bo jak już mówiłam, ja i tak czy siak będę dopiero sobie ćwiczyć w domu. Kupiłam sobie te wszystkie tipsy. Tak samo, one kosztowały chyba 5 euro. Tu mam jeszcze jeden woreczek, ten akurat kosztował tylko 1 euro. Już otwarte, przezroczyste, które też kosztowały 1 euro. Także to jest wszystko tanie, bo wiem, że będę to musiała i tak czy siak ściągać, bo w kursie moim akurat nie możemy mieć takich paznokci zrobionych, bo musimy ćwiczyć manikir, więc niestety. Mam też właśnie do nich klej, który kosztował chyba 2 euro i kupiłam też primer. Primer, który trzeba też nakładać, zanim się te akrylowe paznokcie robi. I to by było na tyle. Jeszcze mam słoiczek do henny, który muszę mieć do egzaminów. Tak na szybko pokazałam wam te wszystkie moje pierdołki do akrylowych paznokci. Także ja później sobie jeszcze kupię lampę, tak żeby sobie te żelowe może się też nauczyć. Albo po prostu robić szlak. I taki mam jeszcze cover na dzisiaj. Także bardzo świętuję sobie dzisiaj Patryka. To było na tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał. Oczywiście zapraszam do komentowania, do subskrybowania, do lajkowania i tego wszystkiego innego. I też zapraszam was na Instagrama, na Snapchata, na to wszystko. Także no, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!